Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mikołaj Trzaska. Jestem saksofonistą i kompozytorem. Bardzo chciałem Państwa pozdrowić, Państwa czytelników i wywalców biblioteki w Gdańsku. No, a oto 5 literackich faktów o mnie. Moje pierwsze czytelnicze wspomnienie to jest dosyć śmieszna historia, ponieważ mam bardzo ciężką dysleksję, więc książki zacząłem czytać późno. I tak się stało, że nie przeczytałem nigdy Dzieci z Bullerbyn. Tak się stało, że nie przeczytałem właściwie większości lektur w szkole podstawowej. Czasami ktoś mi je opowiadał. Bardzo często oszukiwałem, ale jakoś mi się udało przejść przez ten koszmar, którym była szkoła podstawowa. Niemniej jednak, mimo całego tego mojego problemu z czytaniem, bardzo mi zależało na tym, żeby poznawać świat. Więc właściwie zacząłem swoją karierę czytelniczą od Philipa Routa, tak naprawdę, i Kompleksu Portnoya. Potem przeczytałem Josepha Hellera, coś się stało. I to jest taka śmieszna historia, że nie znam w ogóle literatury dziecięcej, ale od razu zacząłem czytać. Wydaje mi się, że literaturę poważną, już dla takich bardzo dorosłych ludzi. Ale myślę, że osobą, która tak naprawdę otworzyła mi świat literatury, to był Kurt Vonnegut i Śniadanie Mistrzów. Książka, do której lubię wracać, nie ma takiej książki. Ja nigdy nie oglądam niczego dwa razy. Właściwie to, do czego warto wracać tak naprawdę wielokrotnie, to jest muzyka. Przepraszam, nie mam takich książek. Czasami są to biografie wielkich muzyków, ale tak to nie. Ulubiony autor, to zależy kiedy. Jak właśnie byłem dzieckiem, to ulubionym autorem był Kurt Vonnegut. Dzieckiem, 14-letnim młodzieńcem, no, czy tam 15-letnim. Potem, potem przez długi czas byłem wielkim fanem, zresztą przez wiele lat, no, Philipa Routa, ale myślę, że teraz bym miał powiedzieć, to może Sebald? Nie, jest naprawdę wiele. Ja nie mam tak, że ja nie czytam jednego autora, nie słucham jednej muzyki. Naprawdę jestem dosyć szeroko zainteresowany, pod warunkiem, że to jest o ludziach. Też nie ma takiej, dlatego że ja nie mam, nie wierzę tak naprawdę w świętych i też nie mam ulubionych postaci literackich, poza Wołczykiem, może myślę o Muminkach. Chyba nie ma ważniejszej postaci dla mnie, bo to jest taka postać, która wraca i się pojawia, i jest trochę samotna, i jest zawsze bardzo oryginalna i na nic się nie sili. To jest taki mój ulubiony bohater, a potem już nikt taki, nikt taki drugi się nie pojawił, ale Muminki czytała mi mama, bo ja wtedy jeszcze nie czytałem książek. I tak, ale jeżeli mogę nazwać Marka Edelmanem bohaterem literackim, to chyba nic złego się nie wydarzy, dlatego że stał się, oprócz tego, że jest wielkim właściwie bohaterem życiowym, ludzkim, to przez to, że tyle o nim napisano i o tym, że tyle powiedział w różnego rodzaju wywiadach i książkach, myślę, że można go tak nazywać. Nie wiem, czy to jest okej, czy czasem nie jest to obraza. Tak się czasem obawiam. No, literatura jest fajna, ale dajcie spokój, życie jest ciągle najważniejsze. Jest ich kilka. Jest kilka książek, które bym polecił do przeczytania. Ja właściwie to jest ważne dla mnie w tej chwili, co czytam. Tak jak, nie wiem, to co mnie oczyta. Myślę, że taką bardzo ważną pozycją dla mnie w tej chwili to jest książka Jamesa Baldwina
którego znamy oczywiście z tego, że napisał bardzo dużo świetnych powieści. Natomiast chcę powiedzieć o książce, która się nazywa, nie chcę się teraz pomylić w tytule, to są zapiski syna tego kraju. I to są jego eseje i felietony, gdzie opowiada o takim tak naprawdę rdzeniu i źródle rasizmu w Stanach Zjednoczonych. I właściwie tak głębokiej analizy tej zależności ofiar i katów nigdzie jeszcze nie przeczytałem. I takiej wielkiej świadomości. A myślę, że to jest jeden z takich pisarzy, który posługuje się sercem i umysłem w bardzo dobrej proporcji. Bardzo polecam tę książkę. Jest, myślę, że na dzisiejsze czasy bardzo ważną lekturę. Też jakiś czas temu wpadły mi kapitalne eseje, bo właściwie w tej chwili głównie czytam eseje. Nie interesuje mnie powieści, jakieś wymyślone historie. Interesuje mnie to, co ludzie myślą. I myślę, że jest to jest bardzo ważna książka. Wszyscy znamy Ursulę Le Guin jako pisarkę, która napisała bardzo dużo powieści, to się nazywa fantasy, zdaje się, ten gatunek. I oczywiście są to powieści bardzo głębokie, które mówią o psychologii człowieka. To pewne, to wiemy i to jest o tym, to są książki o tym, jak pokonujemy wewnętrzny strach, jak zaglądamy we własne mroczne zakątki, jak one uruchamiają naszą wyobraźnię, jak przez tą wyobraźnię można dojść do siebie. Ale też chcę powiedzieć o jej esejach. To nie chcę też skłamać, proszę mnie wybaczyć, bałagan, który mam w głowie, ale tak już jest. To jest książka, która nosi tytuł Nie ma czasu. To jest rzecz napisana przez Ursulę Le Guin w jej już takim mocno podeszłym wieku, kiedy pisze o tym, że na starość, kiedy właśnie nie ma czasu, kiedy mamy poczucie, że każdy dzień jest tą ostatnią chwilą, a mówimy tylko o rzeczach najważniejszych. I to są jej eseje, to są jej felietony, w których ona... Ja tylko powiem, bo wydaje mi się, że powinienem powiedzieć, tam jest historia o Monecie, który pisze, maluje water lilies, czyli te lilie wodne. I pod koniec swojego życia on już maluje to takim grubym pędzlem. Czyli mówi tylko rzeczy najważniejsze. I mówi nie zastanawiając się, maluje nie zastanawiając się. To jest coś, co mi zapadło w głowę. I myślę, że to jest w ogóle o tym, że nasza dojrzałość wyrzuca rzeczy niepotrzebne. Bardzo polecam.